I drodzy Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu naszego webinarium. Przed nami kolejny prelegent, również niezwykle ciekawa prelekcja. Za chwileczkę tu pojawi się z nami pan Piotr Nowacki, kierownik usług żywnościowych SGS Polska. I pan Piotr będzie nam mówił o bardzo ważnym aspekcie rolnictwa zrównoważonego, czyli o całym procesie certyfikacji, o tym, jakie są najpowszechniejsze systemy, które do niego służą. Witam serdecznie w naszym studiu. Witam panie pana, Piotrze. Witam państwa. Powiem, że jestem niezmiernie ciekawy tej prelekcji, bo tych systemów trochę jest. Można się w tym pogubić, jeżeli się nie zna tej materii i liczę na to, że pańska prelekcja naszym widzom pozwoli uświadomić sobie, co jest ważne, na co warto stawiać i co trzeba mieć, żeby o rolnictwie zrównoważonym, o produkcji zrównoważonej żywności mówić. A zatem oddaję panu głos. Zostawiam państwa w rękach pana Piotra. Dziękuję. Witam państwa serdecznie. Piotr Nowacki, kierownik usług żywnościowych w firmie SGS Polska. Będę miał przyjemność przybliżyć w dniu dzisiejszym państwu najpowszechniejsze systemy certyfikacji, ale też nie certyfikacji, a audytów tak naprawdę dostawców, które wszystkie są niejako odpowiedzią na te zmiany, które w ostatnim czasie zachodzą, oczekiwania rynkowe, zmiany prawne, no i szeroko rozumiana walka z klimatem. To wszystko razem składa się gdzieś tam na mocną popularyzację rolnictwa zrównoważonego. Krótkie przypomnienie, no właśnie, czym to rolnictwo zrównoważone jako takie ma być? No to są wszelkie te działania, które ograniczają negatywny wpływ człowieka na środowisko, a przynoszą maksymalne korzyści zarówno nam jako konsumentom, producentowi w sensie ekonomicznym, w ostatecznym rozrachunku też i temu środowisku jako jego wzbogacenie i podtrzymanie jego bieżącego stanu. No i wszystko to ma odbywać się w perspektywie długoterminowej. Nie chodzi w rolnictwie zrównoważonym o to, żeby uzyskać korzyści tu i teraz, dzisiaj, a za 5-10 lat wyjść per saldo stratnym, to wszystko ma długoterminowo się ładnie spinać i przynosić korzyści nam wszystkim. Jeżeli chodzi o rolnictwo zrównoważone w Unii Europejskiej, pani Małgosia tutaj już ten temat poruszała, natomiast podstawowym gdzieś problemem jest brak jednej spójnej definicji, czym to rolnictwo zrównoważone rzeczywiście jest. Płyną do nas sygnały ze strony Komisji Europejskiej, że ta kwestia będzie regulowana w najbliższym czasie. Są do tego powołane grupy robocze, które zajmują się nad formułowaniem tej definicji. Natomiast taka pierwsza, ta, którą przed chwilą przywołałem i o której też mówiła pani Małgosia, jest definicją wypracowaną przez Narody Zjednoczone. Także myślę, że ta definicja unijna nie będzie wiele odbiegała, natomiast jej brak tu i teraz powoduje pewien deficyt, jeżeli chodzi o zrozumienie tematyki, jak również problematyczne jest zrozumienie, czym to rolnictwo jest, bo brak jest spójnych komunikatów, czy to ze strony rynku, czy ze strony legislatora. Problemem jest też fakt, że z powodu braku tej jasnej interpretacji bardzo luźno interpretowane jest hasło rolnictwo zrównoważone i podejścia do niego są dosyć zróżnicowane. Są firmy, które podchodzą bardzo literalnie do tych oczekiwań i kryteriów wyznaczonych przez Narody Zjednoczone i jakieś ich wewnętrzne programy lub narzędzia, na które się decydują, realizują praktycznie wszystkie aspekty. Są firmy, które raczej podchodzą do tego może nie wybiórczo, ale skupiają się na jakichś konkretnych aspektach, w nich niejako specjalizują swoich dostawców, w nich upatrują siłę swoich łańcuchów dostaw, pewne pozostałe elementy zostawiając niejako samym sobie, a raczej regulatorowi, żeby ten zadbał o to, że pewne wymagania prawne są rzeczywiście zrealizowane. No i widoczny jest, powiedziałbym, chyba nawet spory rozdźwięk, przynajmniej w Polsce, pomiędzy tym, co jest dostępne tu i teraz dla upraw roślin, a tym, co jest dostępne dla hodowli zwierząt. O ile w temacie upraw roślin jest dosyć dużo już ustabilizowanych i znanych systemów certyfikacyjnych, jak również programów dostawców, o tyle w przypadku produkcji zwierzęcej, a raczej dobrostanu zwierząt, jest tutaj jednak troszeczkę cały czas wyrwa. Są już uznane ogólnoświatowe programy, natomiast one w Polsce na razie na dzień dzisiejszy nie uzyskały jeszcze jakiejś wielkiej rozpoznawalności. Mamy jeden system krajowy, o którym będę wspominał. I na tym się tak naprawdę skupimy. Ważne w całej dyskusji na temat rolnictwa zrównoważonego jest jeszcze zaznaczenie, że nie jest to temat
Zawieszony w próżni. Ostatnio, bo parę miesięcy temu, w sierpniu, pojawił się ciekawy raport na zlecenie Parlamentu Europejskiego, gdzie też Parlament Europejski chciał zobaczyć, jakie systemy certyfikacji w ogóle na rynku w rolnictwie funkcjonują i jakie one mają przełożenie i związek z tym, co znajduje się w zakresie rolnictwa zrównoważonego. Przebadano blisko 180 systemów certyfikacyjnych, z nich wyłoniono 15 tak zwanych flagowych systemów, które najlepiej realizują pewne postanowienia w rolnictwie zrównoważonym. No i z raportu tego wychodzi pewna rekomendacja dla Parlamentu, no i dalej pewnie też dla Komisji Europejskiej, w jakim kierunku należy iść. Puenta generalnie była taka, że systemy certyfikacji ze szczególnym uwzględnieniem tych właśnie 15 wytypowanych bardzo dobrze realizują postanowienia rolnictwa zrównoważonego, a jednocześnie dosyć skutecznie wspierają też realizowanie polityki unijnej w zakresie dobrych praktyk rolniczych i szerzej właśnie długofalowo rolnictwa zrównoważonego, w którą to stronę właśnie jako Unia Europejska podążamy. No i właśnie, padały hasła certyfikacja. Czym ta certyfikacja tak naprawdę jest? No podstawową definicją to potwierdzenie pewnych cech przedmiotów, produktów, osób, może procesów, czasami całych organizacji. Sprowadza się to tak naprawdę do tego, że osoba z odpowiednimi uprawnieniami, najczęściej z wiedzą branżową, systemową, dokonuje oceny danej osoby, organizacji, produktu, najczęściej w formie tak zwanego audytu, z użyciem różnego typu narzędzi, najczęściej w postaci wystandaryzowanych list kontrolnych, czyli zestawu pytań, na które audytor musi odpowiedzieć w trakcie oceny pozytywnie bądź negatywnie i ostateczna ocena stanowi o tym, czy dany podmiot uzyskuje certyfikację, czy też nie, w takim najprostszym telegraficznym skrócie. Jeśli chodzi teraz o samo rolnictwo zrównoważone w Polsce i o systemy certyfikacyjne, to tak naprawdę wyłaniają się cztery, chyba najbardziej powszechne, znane jednocześnie producentom i relatywnie mocno już zakorzenione na polskim rynku. Tym najbardziej realizującym postanowienia rolnictwa zrównoważonego jest Standard Farm Sustainability Assessment, tak zwane FSA. Drugim i chyba bodajże drugim najmocniej rozpoznawalnym jednocześnie, ale długo funkcjonującym na polskim rynku jest Standard Global Gap, mamy naszą krajową integrowaną produkcję roślin, no i wreszcie nasz polski krajowy standard QAFP, który tak naprawdę dotyczy produkcji już zwierzęcej. Oczywiście wartym odnotowania, i o tym też za chwilkę będę mówił, jest bardzo wiele produktów czy programów certyfikacji, a raczej programów audytów dostawców wykreowanych przez wiele firm, zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych. To jest szeroka gama inicjatyw. Dotyczą one różnych zagadnień, w różnym stopniu realizują niejako te kwestie zrównoważonego rolnictwa jako takiego, ale o tym za chwilkę szerzej. Na początek standard Farm Sustainability Assessment. Jest to zestaw wymagań opracowanych przez organizację nazywającą się Sustainable Agriculture Initiative, tak zwany SAI. Jest to tak naprawdę grono międzynarodowych przede wszystkim firm, ponad 180 już w tej chwili, które zebrały się i we współpracy z różnymi organizacjami rolniczymi, z producentami rolnymi też bezpośrednio, opracowały wzorcowe, nazwijmy to, metodyki, w jaki sposób należy prowadzić produkcję rolniczą, by ta rzeczywiście mogła być nazywana certyfikacją zrównoważoną. Standard tak naprawdę funkcjonuje już od wielu, wielu lat. Obecnie wchodzi jego trzecia, weszła już tak naprawdę, jego wersja trzecia, druga jest powolutku wygaszana. No jest to program tak naprawdę opierający się o metodyki wypracowane przez środowiska naukowe, ale też przez praktyków, którzy rzeczywiście w rolnictwie spędzili wiele lat, mają potężne doświadczenie i tym doświadczeniem po prostu chcieli się podzielić i stworzyć coś, co pozwoli wszystkim producentom do tego rolnictwa zrównoważonego dochodzić. Ocena wobec standardu FSA tak naprawdę sprowadza się do czterech rzeczy. Po pierwsze, znane producentom w Polsce dobre praktyki rolnicze, bo one są niejako kluczem, a do tego trzy bazowe filary, o których też moja przedmówczyni wspominała, czyli lokalna społeczność, środowiskość i rentowność działalności, bo wszystko to, co się odbywa na polu, oprócz tego, że musi być w zgodzie z prawem, oprócz tego powinno być dobre dla środowiska, przynajmniej nieszkodzące jako minimum, musi być rentowne długoterminowo i wreszcie nie może na tym cierpieć lokalna społeczność. Te aspekty są jak najbardziej kluczowe.
wynikiem takiej oceny tak naprawdę jest ocena w czterech kategoriach. Trzech pozytywne, jedna negatywna. Można uzyskać tak zwaną ocenę złotą, srebrną lub brązową, w zależności od tego, jaki procent poszczególnych wymogów jest spełniony. No jest też oczywiście ocena negatywna, aczkolwiek producenci, którzy podchodzą do tematu, raczej takowej nie dostają, bo są po prostu przygotowani. Jeżeli chodzi o wymagania, no to dzielą się one same w sobie w ramach Farm Sustainability Assessment na trzy kategorie, mianowicie kategorie obligatoryjne, kategorie średnio zaawansowane i zaawansowane. Te obligatoryjne, podstawowe, no są one fundamentami tego, co gospodarstwo musi mieć zrealizowane, chociażby na przykład właściwe przygotowanie do stosowania agrotechniki, czyli jakieś szkolenia chemizacyjne, szkolenia z dobrych praktyk rolniczych, z ochrony, integrowanej ochrony roślin, tego typu rzeczy. Warunki i wymagania średnio zaawansowane są to różnego typu praktyki związane z poplonami i osłoną gleby. Wreszcie na końcu mamy zaawansowane kryteria takie jak na przykład liczenie śladu węglowego, co też gdzieś w przyszłości producentów rolnych czeka, wsłuchując się w to, co przekazuje nam Komisja Europejska. Także te wymagania są podzielone dosyć elastycznie, bym powiedział, i praktycznie każde gospodarstwo jest w stanie w tych wymaganiach znaleźć wystarczającą liczbę rzeczy, którymi się zajmuje, żeby móc uzyskać przy relatywnie niedużym nakładzie i wysiłku pracy ocenę brązową. Przy większym zaangażowaniu i determinacji ocena jak najbardziej srebrna, złota jest w zasięgu, myślę, każdego dobrego polskiego gospodarstwa. Samo FSA tak naprawdę jest narzędziem do oceny skuteczności wdrożenia zrównoważonego rolnictwa i to było w ogóle celem przyświecającym na samym początku stworzeniu temu standardowi i do tego on tak naprawdę służy. Na dzień dzisiejszy certyfikowane jest ponad 200 tysięcy gospodarstw na całym świecie. Miażdżąca większość to jest Unia Europejska i te liczby bardzo mocno rosną. Szczególnie teraz widać duże zainteresowanie po zmianach w systemie dopłat dla producentów, gdzie pewne aktywności związane z rolnictwem zrównoważonym są wręcz wymagane i bardzo wielu producentów, chcąc mieć już też dowód dla rynków, że pewne rzeczy wyrealizują jak należy, jest zainteresowana tą certyfikacją. No i jako ciekawostka, wspominałem też tutaj już rolnictwo regeneratywne i węglowe. Platforma SAI też pracuje nad takim standardem, aby niejako domknąć w pełen łańcuch to, co się dzieje w gospodarstwach, swoim systemem certyfikacji. Drugim standardem, na którym warto się pochylić, to jest bodajże chyba najbardziej powszechny zagraniczny standard, mianowicie Global Gap Integrated Farm Assurance. Standard, który historycznie sięga do 1997 roku i jego ideą było tak naprawdę stworzenie zasad dla producentów rolnych, aby produkty, które wytwarzają, były bezpieczne. I de facto u swego zarania, kiedy standard był tworzony przez grupę Euro Retailer Produce Working Group, chodziło o to, żeby produkty były bezpieczne. I dla konsumenta i dalej do przetwarzania przez przetwórców. Z biegiem czasu ten system się bardzo mocno rozrastał w odpowiedzi na pewne oczekiwania, jakie się na rynku pojawiały. I ostatecznie na dzień dzisiejszy mamy jakby cztery jego podstawowe odłamy. To jest ten podstawowy właśnie Integrated Farm Assurance. To jest standard bazowy i dotyczy on bezpieczeństwa żywności. Mamy tak zwany moduł GRASP, który jest narzędziem służącym do oceny stopnia zaawansowania praktyk dobrych społecznych. Tam jest prawo pracy weryfikowane, relacje pracodawca-pracownik, kwestie związane z dyskryminacją, z przymusową pracą. W Polsce może nie do końca są to tematy jakieś bardzo skomplikowane, natomiast standard sam w sobie ma być implementowalny na całym świecie, stąd pewne rzeczy, które u nas są normą, w standardzie się znajdują i są weryfikowane na audytach. Wreszcie we współpracy z organizacją SAI Platform stworzono moduł rozszerzeniowy FSA, gdzie Global Gap tak naprawdę sam w sobie spełnia mocno ponad 90% wymogów i jest krótka lista 20 pytań dodatkowych, które można dołożyć do standardu Global Gap i uzyskać certyfikat wiążący wobec standardu FSA. Wymagania dzielą się podobnie jak w przypadku standardu FSA na trzy poziomy. Mamy wymagania podstawowe, drugorzędowe i rekomendacje. Podstawowe muszą być spełnione wszystkie i ponownie są to rzeczy podstawowe związane z dobrymi praktykami rolnymi. Wymagania drugorzędne konieczne są w 95% do spełnienia, aby móc uzyskać certyfikat. Rekomendacje są
po prostu rekomendacjami, dobrymi praktykami. Natomiast z biegiem lat pewne rekomendacje stały się wymaganiami dzisiaj już podstawowymi po kilku rewizjach standardu, ale te rewizje następują co 5-6 lat, więc jest to proces raczej powolny. Jeśli chodzi o samo narzędzie, no to tak jak wspominałem, służy ono przede wszystkim do weryfikowania tych elementów związanych z bezpieczeństwem żywności, ale nie tylko, bo bardzo wiele firm, bardzo wielu odbiorców chce ten standard widzieć wraz z różnego typu rozszerzeniami, w zależności od tego, jakie mają oczekiwania, jakie mają potrzeby wobec wykazywania pewnej aktywności w swoich łańcuchach dostaw wobec odbiorców. No na dzień dzisiejszy to jest ponad 210 tysięcy gospodarstw na całym świecie objętych tą certyfikacją. Znów największą liczbę stanowią gospodarstwa na terenie Unii Europejskiej. Są to gospodarstwa zarówno od małych, rodzinnych, przez dużych, towarowych, skończywszy na grupach producenckich, które potrafią zrzeszać setki, a w przypadku takiej Hiszpanii czy Włoch nawet i tysiące producentów. No i tak naprawdę Global Gap w połączeniu z rozszerzeniem FSA jest narzędziem właśnie do weryfikacji tego, jaki jest stopień wdrożenia produkcji zrównoważonej, rolnictwa zrównoważonego w gospodarstwach rolnych. I nie ukrywam, że w połączeniu z powszechnością standardu Global Gap powolutku to rozszerzenie staje się jednym z najpowszechniejszych narzędzi do weryfikacji stopnia wdrożenia rolnictwa zrównoważonego, z jakim spotykamy się na rynku. Trzecim standardem, którym chciałbym troszkę omówić, jest nasza krajowa integrowana produkcja roślin. Standard, jak mówi sama strona internetowa, jest bardzo nowoczesny i wiodący, aczkolwiek jak się w niego zagłębić, okazuje się, że większa część praktyk, które są tam zawarte, to są praktyki znane w rolnictwie od wielu, wielu dekad, jeśli nie stuleci. Generalnie wszystko sprowadza się do tego, aby dostosowywać się do najlepszych praktyk, nie niszczących środowiska, chroniących to środowisko, jednocześnie zabezpieczających też interes konsumencki w postaci zdrowotności. Standard dzieli się na swego rodzaju metodyki, każda dla uprawy jest indywidualna, jest to zestaw zaleceń, które producenci muszą śledzić. Obowiązkowym elementem jest prowadzenie tak zwanych notatników, tam producent po prostu dokumentuje całą produkcję i wykazuje ją na audycie oraz przed regulatorem, jako że standard jest częściowo urzędowy. No co jest ważne, certyfikat IPR-owski uzyskuje się na 12 miesięcy, tak jak zresztą większość systemów certyfikacyjnych. Natomiast no istotne jest, że ten certyfikat i ten system w ramach naszego Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej no stał się jednym z mechanizmów wsparcia jako ekoschemat. I za wdrożeniem tego systemu w gospodarstwie będą szły już w tym momencie konkretne namacalne korzyści w postaci dopłat do każdego hektara, który owym systemem certyfikacyjnym będzie objęty. No i między innymi integrowana produkcja roślin w tym opracowaniu, które przywoływałem na początku dla Parlamentu Europejskiego, było wskazane jako jeden z najlepszych dostępnych w Unii Europejskiej systemów do certyfikacji, najmocniej skorelowany z rolnictwem zrównoważonym i rekomendowanym jako narzędzie do przyjrzenia się przez Parlament i Komisję jako jedno z narzędzi, na których można by było bazowo budować już tą ostateczną wersję rolnictwa zrównoważonego. Systemem dla produkcji z kolei zwierzęcej typowo jest system gwarantowanej jakości żywności QAFP. System, który tak naprawdę opracowany został w 2009 roku z inicjatywy Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego. Do wytworzenia tak naprawdę tego standardu przyłożyło rękę bardzo wiele organizacji, między innymi warszawskie SGGW, Instytut Zootechniki z Krakowa i wiele innych organizacji. Ogólnie rzecz biorąc chodziło o stworzenie systemu, który będzie realizował dobre praktyki rolnicze, ale w hodowli zwierząt z zagwarantowaniem również dobrostanu tychże zwierząt. Powstały zeszyty branżowe, które są jakby wytycznymi branżowymi dla różnych kategorii produktów. Są osobne dla produkcji wędlin, osobne dla tusz. Jest rozdział wyraźny pomiędzy zwierzętami jak trzoda chlewna, jak bydło mleczne, czy wreszcie ostatecznie drób, także jest to bardzo fajnie pokategoryzowane. No w efekcie tych prac jeszcze w grudniu 2009 roku ten system został zaaprobowany przez Ministerstwo Rolnictwa jako krajowy system certyfikacji żywności i jest nim po dziś dzień.
System jest relatywnie znany w gospodarstwach, rozpowszechniony, obejmuje cały łańcuch tak naprawdę dostaw produktów, także certyfikacji mogą podlegać zarówno fermy, jak i ostateczni producenci przetworów tak naprawdę mięsnych. No i co? Dla producenta tak naprawdę sprowadza się to do realizacji podstawowych obszarów w zakresie hodowli zwierząt, chociażby jak korzystanie z właściwych ras zwierząt i dopilnowanie, aby nie były one krzyżowane w sposób nieodpowiedzialny. Właściwe zasady żywienia, czyli dopilnowanie odpowiednich ilości i odpowiednie stosowanie hormonów, antybiotyków. No wreszcie utrzymanie do infrastruktury utrzymujące odpowiedni poziom dobrostanu dla tych zwierząt, czyli oświetlenie, temperatura, bodźce antystresowe i eliminacja bodźców stresowych, zagęszczenie zwierząt, to wszystko ma ogromny wpływ. Co jest istotne jeszcze? No oprócz tych czterech programów, które pokrótce opisałem, bo niestety nie mamy dzisiaj wystarczająco czasu, żeby się bardzo szczegółowo nad nimi pochylić, istnieje jeszcze szeroka gama innych systemów. Od systemów certyfikacyjnych, takich na przykład jak chociażby brytyjski LIF czy holenderski Better Leven, no mamy różnego typu standardy jeszcze twórców, standard McDonald's Supplier Quality Management System, tak zwany SQMS, czy ich platforma Cultivate, na której bardzo wiele gospodarstw w Polsce już funkcjonuje i poddało się ocenie właśnie wobec rolnictwa zrównoważonego. Inne firmy też posiadają szeroką gamę swoich własnych standardów, wypracowanych przez lata i wszystkich idących w kierunku tego rolnictwa zrównoważonego. No wreszcie mamy inne systemy certyfikacyjne, powszechne w Polsce, dotyczące też zrównoważonej produkcji żywności, tyle że ich specyfika na przykład nas tutaj w Polsce do końca nie dotyczy. Na przykład standard RSPO dla oleju palmowego, siłą rzeczy w Polsce jeszcze palmy nie jesteśmy w stanie uprawiać. Czy UTZ, standard dla kawy, herbaty, kakao. No a na samym końcu mamy różnego typu też multibranżowe systemy w postaci norm ISO-wskich, na przykład normy dotyczące BHP, normy dotyczące zużycia energii, wody, czy wreszcie norma dotycząca wyliczania śladu węglowego produktów. Także tych systemów jest bardzo dużo, natomiast te cztery podstawowe, które opisałem, są najbliżej, a część z nich wręcz wprost wykazuje w gospodarstwach, jaki jest stopień wdrożenia tego rolnictwa zrównoważonego i zyskują one coraz większą popularność właśnie w świetle tych zmian, o których wspominała pani dyrektor Bojańczyk przede mną. Tyle z mojej strony. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani jakimikolwiek tematami związanymi z certyfikacją, jesteśmy do Państwa dyspozycji, chętnie na wszelkie pytania odpowiemy. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo panu Piotrowi za prelekcję, niezwykle interesującą. Ja wiem, że mamy presję czasu i nie wszystko da się powiedzieć, ale będziemy też mogli w debacie się do pewnych kwestii odnieść, a ja chcę przekazać panu kilka pytań, które do nas trafiły przy zapisach na to nasze webinarium. Zacznę od ostatniego w kolejce, ponieważ pan tym niemalże swoją prelekcję zakończył i wytłumaczył pan to zagadnienie, ale o coś chciałbym dopytać. Pytanie brzmiało pana Arkadiusza. Prośba o omówienie tematu certyfikacji integrowanej produkcji. Pan to miał w swoich slajdach. Pokrótce, oczywiście. I teraz mówi pan w kontekście przełożenia na wyższe na dopłaty, jeżeli chodzi o nową perspektywę finansową WPR 2023-2027. Ale tu warto dopytać o to, ile czasu zajmuje zrobienie takiego certyfikatu, bo to jest chyba też rolnika ważne. Wiadomo, w jakiej perspektywie będzie można korzystać z dopłat, ale w jakiej perspektywie czasu trzeba się liczyć z zrobieniem takiego certyfikatu? Generalnie rzecz biorąc, zasady integrowanej produkcji roślin są dosyć jasne. Producenci mają określone widełki czasowe, w których muszą się zarejestrować przed rozpoczęciem konkretnej produkcji, w tym wypadku przed na przykład zasiewem albo wysadzeniem sadzeniaka, ziemniaka, marki, czegokolwiek innego. Więc te widełki trzeba po prostu pilnować i zgłosić się do jednostki certyfikującej z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem produkcji. No istotne w tym wszystkim jest to, żeby tych terminów dopilnować. To jest kluczowa, jakbym powiedział, wytyczna. Wszystkie inne tak naprawdę elementy i wymagania, które producenci muszą mieć i muszą zrealizować, znajdują się w metodykach integrowanej produkcji. Na stronach chociażby Piorinu są one dosyć jasno opisane, wyszczegółowione. Tam również można znaleźć zeszyty tak zwane do integrowanej produkcji, które są niejako przewodnikiem po tym wszystkim, co producent musi zarchiwizować i udokumentować, że realizuje, i tak naprawdę lektura metodyki plus notatnika w zupełności powinna wystarczyć producentowi do właściwego przygotowania się, a jeśli nie, jest cała szeroka rzesza doradców rolno-środowiskowych, którzy w tych tematach na pewno producentom pomogą.
Kolejne pytanie, bo wspomniał Pan o różnych systemach certyfikacji, różnych certyfikatach, które są w zakresie rolnictwa zrównoważonego. A Pan Łukasz pyta o to, jakie będą koszty wdrożenia uzyskania takiego certyfikatu i audytu. Czy będzie to wpływać na koszty wejścia do programu rolnictwa zrównoważonego? O kosztach wejścia i przygotowania się do gospodarstwa jest mi bardzo ciężko mówić, no bo gospodarstwo gospodarstwu jest jednak nierówne. Są takie, w których wymagana będzie niewielka liczba inwestycji, na przykład doprowadzenie magazynku środków ochrony roślin do porządku, tak żeby on tak naprawdę, a nie z przymrużeniem oka, spełniał wymagania, które stawia litera prawa, czyli niechłonące substancji chemicznych, regały różnego typu, zabezpieczenie w postaci sorbentów w przypadku rozsypania czy rozlania środków ochrony roślin, więc mogą być to proste rzeczy. W niektórych gospodarstwach będą to dosyć duże inwestycje, bo jeżeli producent chce przechowywać na przykład jakieś produkty u siebie w gospodarstwie, a przechowalnia nie spełnia wymogów, aby móc sanitarnie na przykład w Global Gapie tą przechowalnię uznać za zdatną, wtedy może być konieczny konkretny remont, więc ciężko jest powiedzieć od tej strony inwestycyjnej i nakładów, jakie gospodarstwo musi ponieść, bo tu każdorazowo będzie to inna sytuacja. Natomiast w przypadku samego przygotowania się od strony procedur, dokumentów, które trzeba zrealizować, no znów, na rynku są konsultanci, ich serwisy są wyceniane w różnych kwotach, to są z reguły pieniądze rzędu 3-4 tysięcy złotych za przygotowanie, czasem więcej, czasem mniej, różnie firmy do tego podchodzą. Tutaj znów musiałbym odesłać do konkretnych firm, bo moja firma się tym po prostu nie zajmuje jako jednostka certyfikująca. Nie możemy tego robić i nie świadczymy takich serwisów. Natomiast koszty samej certyfikacji znów uzależnione są troszeczkę od specyfiki gospodarstwa. W przypadku takiego standardu jak Global Gap jest to uzależnione od powierzchni certyfikowanych produktów i tam naliczane są opłaty rejestracyjne. One się dosyć mocno między sobą różnią. Między małym a potężnym gospodarstwem to są różnice między 5 a 110 euro, więc różnice no, dosyć spore koniec końców. Natomiast w przypadku gospodarstwa indywidualnego sam Global Gap albo Global Gap z FSA, bo mówimy o rolnictwie zrównoważonym, poruszamy się w kwotach rzędu 2,5 do 3,5 tysiąca. Tak jak mówię, w zależności od wielkości gospodarstw, jego położenia i liczby produktów, jakie podlegają ocenie, bo to też uzależnia, ile audytor musi rzeczywiście w tym gospodarstwie spędzić czasu, żeby ocenę wykonać. To od Ciebie dopytam z praktyki. Gospodarstwa sadownicze, czyli specjalistyczna produkcja warzywnicze, zwłaszcza duże, są teraz mocno wyspecjalizowane w kilku gatunkach warzyw, które tak uprawiają, to tam taki koszt może być wyższy na przykład niż w przypadku produkcji zbóż czy rzepaku? Powiem tak, koszty są porównywalne, ale też zależą od tego, ile czasu rzeczywiście musi audytor spędzić w gospodarstwie. I na przykład w ramach standardu zarówno Global Gap, jak i Global Gap z rozszerzeniem FSA, tam są konkretne wpisane przez właściciela standardu i tak naprawdę ich twórców czasy, które audytor musi spędzić nad poszczególnymi elementami tego audytu. Więc na przykład, jeżeli gospodarstwo jest na tyle duże, jest na tyle dużo tych pól, które trzeba zweryfikować, trzeba obejrzeć, zobaczyć, co się na nich dzieje, jest ich dużo i zajmie to wiele czasu, być może konieczne są 2 dni audytu, a nie tylko 1. I to od razu wpływa też na ostateczny koszt, no bo jeżeli audytor spędza 2 dni robocze, a nie 1 dzień, to znaczy, że poświęca więcej czasu na gospodarstwo i te koszty są automatycznie wyższe. Także ciężko jest mi znowuż odpowiedzieć, bo inaczej będzie wyglądała sytuacja sadownika, przykładowo, który ma 30 hektarów uprawy, a inaczej będzie wyglądała sadownika, który ma 130 hektarów tej uprawy i na przykład nie tylko jabłka i gruszki, ale ma jeszcze jakieś wiśnie, czereśnie, śliwki. To wszystko będzie wpływało na to, że tych elementów do oceny jest po prostu więcej i zajmie to więcej czasu. Także zachęcam do kontaktu z jednostkami certyfikującymi, nie tylko naszą, ale innymi. Sporządzamy oferty w oparciu o to, co producenci deklarują, że rzeczywiście u nich się dzieje. I tyle. Producenci wtedy dokładnie wiedzą, na czym stoją i z jakimi kosztami muszą się liczyć. Jest kolejne pytanie skierowane od Pana Bartka. Wiem, że ono jest nie do końca do Pana, ale pojawiło się przypisane do Pana osoby, dlatego je zadam. I może to bardziej z punktu widzenia praktyki, ponieważ sporo czasu spędza Pan w terenie, przeprowadzając audyty. Pan Bartek pyta o to, jakie możliwości w zakresie wyższej ceny za produkty i płody rolne daje rolnikowi taki certyfikat z zakresu zrównoważonej produkcji żywności. Więc Pana zderzenie z gospodarstwami, gdzie Pan jeździ, co mówią rolnicy?
No pytanie faktycznie nie do końca do mnie, bo to nie my gdzieś ustalamy ceny i nie my ustalamy politykę, jeżeli chodzi o firmy. Ale czy rolnicy widzą zasadność? Tak, widzą zasadność. W bardzo dużej liczbie firm rzeczywiście, i to widzimy zarówno z rozmów z producentami rolnymi, ale też z audytów, które realizujemy ogniwa wyżej, czyli u przetwórców, też w kryteriach zrównoważonego rozwoju, tylko w innych troszeczkę tematach, w innych systemach certyfikacyjnych, no widzimy, że te certyfikaty są premiowane na przykład troszeczkę wyższymi kwotami za tonę produktu, który jest odstawiany. Z drugiej strony są w ogóle zakłady, które na przykład już nie przyjmują towaru niecertyfikowanego lub też przyjmą go na próbę przez 1-2 lata, ale producent ma wyraźnie zaznaczone, że jeżeli będzie chciał kontynuować współpracę, będzie musiał dokładnie wykazać się, że te wymagania spełnia, a tym wykazaniem się jest uzyskanie certyfikatu. Natomiast tak, te warunki ekonomiczne na rynku, żeby wejść w tą certyfikację zrównoważoną, jak najbardziej są, bo jest potężna pula producentów żywności, którzy przetwarzają produkty rolne i płacą troszeczkę lepiej za fakt, że producent poświęcił ten czas, wdrożył te wymagania rolnictwa zrównoważonego i jest to w stanie udowodnić. Dobrze. Nasz czas antenowy na tą część naszego webinarium się skończył, a zatem Panie Piotrze, bardzo dziękuję i za prelekcję, i za odpowiedzi na wszystkie pytania. Ale nie żegnamy się jeszcze, proszę Państwa, chociaż to była ostatnia prelekcja, bo przed nami niezwykle ciekawa i emocjonująca część webinarium, druga część naszego webinarium, debata z ekspertami i praktykami.